Jezioro Roś stało się areną zmagań medyków w 32. Żeglarskich Mistrzostwach Polski Lekarzy, organizowanych przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską w Olsztynie. Do rywalizacji stanęło 30 załóg złożonych z lekarzy o różnych specjalizacjach, a także przedstawicieli Wojskowej Izby Lekarskiej oraz Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. To są lekarze z całej Polski, ponieważ mamy gości z Krakowa, Wrocławia, ze Śląska, z Bielsko-Białej, z Gdańska, z Warszawy, no z wielu miast. A także są to po prostu lekarze, którzy na co dzień pracują w swoich gabinetach, szpitalach, a dzisiaj współzawodniczą na wodzie. Pogoda nam dopisuje, skończyły się deszcze, nie jest może za ciepło, ale bardzo fajnie wieje, także myślę, że atmosfera po dzisiejszym pływaniu będzie doskonała. Wydarzenie co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Zawodników na Mazurskie Jeziora przyciąga nie tylko chęć zmierzenia się z żywiołem, ale przede wszystkim atmosfera, jaka towarzyszy regatom. Impreza już się, że tak powiem, zakorzeniła w świadomości lekarzy w całej Polsce, że jest bardzo sympatyczna, że warto przyjechać. Mamy w tej chwili problem taki, że jest za mało jachtów, bo gdybyśmy mieli na przykład 60 jachtów, to obsadzilibyśmy 60 jachtów na tych regatach chętnymi. Uczestnicy regat przyjechali nad jezioro Roś z dużymi ambicjami i każda załoga miała zamiar walczyć o najwyższy stopień podium. Jeżeli jest rywalizacja, to jest zabawa i jedno z drugim się łączy, można powiedzieć. Natomiast oczywiście ten duch sportowy i rywalizacja to musi wziąć górę. Zawody są dla lekarzy odskocznią i chwilą relaksu od stresującej pracy, jaką wykonują każdego dnia. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, bardzo się cieszę, że te mistrzostwa pokazują, że lekarze nie spędzają czasu tylko w gabinetach czy w szpitalach, ale potrafią też być razem na łonie przyrody, w sportowej atmosferze zmierzyć się, integrować i bawić. Żeglarstwo nie jest jedyną pasją, której oddają się członkowie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. To mamy u siebie i zespoły muzyczne, rockowe, i chór, i robimy wystawy artystyczne, malarstwa, fotografii, wydajemy albumy z poezją. Także jakby tych aktywności pozazawodowych, twórczych, kreatywnych, w których lekarze się organizują, mamy naprawdę dużo. Lekarze rywalizowali na wodzie do niedzieli. Zwieńczeniem regat był memoriał doktora Władysława Lipeckiego, organizatora pierwszych regat Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv